Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem jest sklep RW Hunt, militaria, outdoor, myślistwo. Sponsorem programu jest sklep burhunter.pl, dystrybutor odzieży i akcesoriów myśliwskich. Sponsorem programu jest hotel Ajax i zajazd Zielone Rykowisko w Jankach pod Warszawą. Cześć, Dashboard, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego projektu Dashboard Stażysta, projektu, w którym działamy i pracujemy z książką Staż, z pomysłem. Dzisiaj obiecane spotkanie z Robertem. Będziemy robić kiełbasę. Będziemy robić, słuchajcie, kiełbasę. Jesteśmy w Zielonym Rykowisku pod Warszawą i tak jak Wam obiecaliśmy chyba 3-4 miesiące temu, wiemy się, że już trochę czasu minęło. Tak. Przygotujemy, tak jak Robert słusznie zauważył, kiełbasę. Robert, z czego ta kiełbasa będzie? Dzisiaj mamy jelenia i mamy dzika, czyli czysto kiełbasa z dziczy. Okej, czyli rozumiem, że nie dodajemy tam żadnej wieprzowiny, nie dodajemy żadnego tłuszczu wieprzowego, jest to tylko i wyłącznie w 100% kiełbasa z dziczyzny. Powiem tak, jeżeli mamy bardzo chudą dziczyznę, wtedy można sobie dodać troszeczkę mięsa wieprzowego, tak? Czy podgardla, czy boczku, czy karkówki. Natomiast no, mamy dziczka takiego w miarę tłustawego, więc robimy dzisiaj czysto z dziczyzny kiełbaskę. Super, zapraszamy. Robert przygotował mięso w taki sposób, że podzielił je na trzy pojemniki. Skąd taki podział? Skąd te trzy pojemniki? Co one oznaczają? Dzielimy na trzy klasy mięso. Tak? Tutaj mamy tak zwaną klasę pierwszą, czyli mięso czyste, bez błon, bez przyrostów. No i mamy tutaj trzecią klasę i drugą klasę. Tak? Czyli mięso z jakimiś tam przyrostami, tkanką łączną. No i tutaj na najtłuściejsze. Tak? Okej, czyli założenie jest... Tą bazę, czyli ten klej, tak jak to mówią masażer. Okej, czyli założenie jest takie, że nawet jeśli mamy kawałek, powiedzmy, szynki, to tą szynkę też dzielimy, tak? Te wszystkie błony, które są, odkrawamy po to, żeby one pojawiły się w tej klasie trzeciej, tak. Czyli w tej klasie, która, tak jak tutaj powiedziałeś, da nam ten klej, da nam tą kleistość. Samo to chude mięso, które mamy tutaj, zostanie później pewnie zmielone na chyba najwyższym jakimś sitku, tak? Na najwyższym lub na szerpach, tak zwanym. Okej. Później tutaj mamy trochę więcej tej klasy trzeciej, prawda? To są te części, tak jak powiedziałeś, z błonami, ze ścięgnami. Je będziemy mielić? Znaczy, to będziemy mielić na najdrobszym, tak? Czyli około 3 mm. To na szóstce, to... Jeżeli ktoś ma, to możemy na dziesiątce lub na szarpaku, tak. Okej, rozumiem. Po to, żeby przy kroju, później jak tą kiełbaskę sobie przekroimy, żeby te kawałki mięsa gdzieś nam się tam pojawiały, żeby to nie była jednolita masa taka zmielona. Okej. Powiedz mi proszę, jak wygląda kwestia samych proporcji tego mięsa? Czy jest jakiś konkretny przepis, którego tutaj się trzymamy? W jaki sposób ludzie, którzy wiesz, oglądają nasz program, mogą zrobić taką kiełbasę, jak ty ją robisz u siebie w domu? Ja myślę, że ja przynajmniej tak robię, tak? Że tej klasy pierwszej jest około 1/3, a 2/3 to jest pozostałe. Okej. Rozumiem. Czyli druga i trzecia klasa to są 2/3, 1/3. Dobrze. Czego jeszcze poza samym mięsem będziemy tutaj potrzebowali do przygotowania tej kiełbasy? No na pewno przypraw, tak? O tym powiemy troszeczkę później. Mięso było wstępnie zapeklowane. Tak? Ja używam około 15 gram na kilogram peklosoli. Tak? Przepisy mówią różnie, niektórzy używają 18 nawet. Ja natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że 18 to jest troszeczkę za dużo, tak? Że ta kiełbasa jest jednak za słona, więc od iluś tam lat robię według tej receptury i sprawdza się, przynajmniej mi. No dobrze, słuchajcie, to co, mamy mięso, zatem Robert, do dzieła, tak? Do dzieła, bierzemy się do mielenia, złożę maszynkę i będziemy działać. We'll be right back.
No i dobrze. Wszystkie frakcje mamy zmielone, wrzucone do mieszalnika. Za chwilę dodamy resztę przypraw, ale o tym opowiemy za chwileczkę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, mięsko było już zapeklowane, więc soli nie dajemy. Dajemy pieprz i majeranek. Ja daję 3 gramy pieprzu na kilogram mięsa, majeranku 2 kg. 2 gramy na kilogram jałowca i około 10 gramów świeżego czosnku na każdy kilogram masy. Wrzucamy to wszystko do maszyny. O, i w międzyczasie jeszcze będziemy dodawać wywar z kości, z dziczyzny w ilości 10% w stosunku do masy sadu. Jeżeli nie mamy wywaru z kości, możemy użyć rosołu lub ewentualnie przygotowanej, schłodzonej dobrze wody. Robert tutaj za mną używa profesjonalnego sprzętu restauracyjnego. Oczywiście w domach, wiadomo, nie mamy dostępu do tego typu rzeczy. No chyba, że ktoś faktycznie chce sobie zainwestować w tego typu mieszadło. Ale spokojnie wszystko to, co tutaj robimy, można zrobić ręcznie. Można to wymieszać, prawda, rękami własnymi. Można używać zwykłej maszynki do mielenia mięsa. Oczywiście będzie to trwało wszystko nieco dłużej, dlatego że wiecie, gardziel, która jest tutaj, jest znacznie większa w porównaniu do tej gardzieli, którą mamy w domowych maszynkach. No a wyrabianie tego rękami, myślę, że no, potrzeba też odpowiedniej kleistości, żeby to wszystko się połączyło, żeby to wszystko się wyrobiło. No też może nam zająć trochę więcej czasu, prawda? Tak. No i ręce nas tak nie bolą, jak... No właśnie. Przy maszynie, jak tak tutaj jak ona robi za nas. Kupę roboty. Jeszcze jedna rzecz, której nie da się, myślę, przekazać. Wiecie, jak to pachnie, ten jałowiec, ten czosnek, który tutaj jest, no to jest coś, słuchajcie, naprawdę obłędnego. Zapach, który się tutaj z tego mieszadła unosi, to jest coś fantastycznego, fenomenalnego i po prostu człowiek czuje, że tam za chwilę będzie kiełbasa. Więc jeleń, dzik, odrobina chęci, czasu, przypraw, narzędzi, no i oczywiście wędzarnia, tak? Chociaż myślę, że spokojnie można by było to zrobić także w formie białej kiełbasy, prawda? Gdyby ktoś tutaj... Lub ewentualnie zrobić tak zwaną palcówkę, czyli kiełbasę dojrzewającą, tak? I nie wędzić jej, tylko po prostu zostawić ją do podsuszenia.
Teraz, moi drodzy, zostawiamy kiełbaskę do osuszenia i do tak zwanego osadzenia. Czym jest osadzanie? Powiemy za chwilkę, jak nałożymy troszkę więcej tej kiełbaski. I zostawiamy to na noc do osadzenia. Co to jest osadzenie? To jest nic innego jak wyrównanie nam barwy i smaku. Ktoś jak kiedyś robił sałatkę jarzynową, to no zapewne pamięta, jak mama mówiła, że sałatka musi się zmacerować. I najlepiej smakuje na drugi dzień, bo te smaki przejdą sobą. To samo jest tutaj w kiełbasie. Wyrównanie barwy, smaku, osuszenie. O. I jutro w dym. Dlaczego osuszamy? Sucha kiełbasa lepiej przyjmuje dym. Musi być dobrze wysuszona, żeby nam się uwędziła. Jeżeli tego nie zrobimy, wilgoć, która jest w kiełbasie lub przy nieodpowiednim wędzeniu w drewnie, będzie nam się osadzała na wyrobie. I zamiast wędzić się, będzie taki efekt okopconego, spływania tej smoły i to bardzo potem brzydko wygląda. Dlatego musimy dobrze wysuszyć wsad i dopiero potem dajemy dym. Na dzień dzisiejszy Robert jeszcze będzie walczył tutaj z pozostałą ilością wsadu. No jest 30 kilo, także tej kiełbasy ma sporo. Tak jak zresztą 35 właśnie nawet, tak, 35 nawet kilo. Zresztą tutaj fajny, ciekawy sposób przygotowywania tych pęter. Taka kiełbasa troszeczkę prezentowa, którą można później komuś wręczyć. Dosłownie takie jedno pętko, coś czego ja na przykład wcześniej nie widziałem. Więc no, na ten moment po prostu dnia dzisiejszego pracę naszą przy nagrywaniu ucinamy i będziemy widzieć się dnia jutrzejszego, a wy dzięki magii kamery, magii telewizji będziecie dowiedzieć dosłownie za parę sekund. Słuchajcie, tutaj mamy już osadzoną, podsuszoną kiełbaskę, która będzie szła niedługo do wędzenia. A czym będziemy wędzić i jak, to powiemy wam za chwilkę. Dzień drugi, ta kiełbasa osadziła się, tak? Chyba tak to tak można powiedzieć, że tę czynność, którą to osadzanie, czyli kiełbasa się już osadziła, ona też zdążyła wyschnąć, prawda? Ona była znaczy trochę sucha. Jej pomogłem. Okay. Trochę jej pomogłem wiatrakiem, ale tak, wsad już był suchy i zaraz będziemy to... Tak, zaraz będziemy wędzić. Także słuchajcie, ta kiełbasa powinna być sucha, mówi się jak pergamin, czyli jak dotkniecie nawet na dole, kiedy ona tam wisi, tak, na tych podpórkach, to ona powinna od dołu, kiedy ją dotkniecie, powinna być sucha. Jeśli będzie trochę wilgoci, wsadzamy ją do wędzarni, tak, albo używamy jakiegoś wiatraka, którym możemy to wszystko gdzieś tam później jeszcze dokładnie dosuszyć. Możemy do wędzarni zwykłej, tym, że no, nie dajemy dymu, tylko temperaturę. Tak. Po to, żeby to dosuszyć ten wsad, dopiero później... Tak. Właściwe wędzenie. I robi się to, prawda, w ten sposób, że na początku rozpalamy tę wędzarnię. Ta wędzarnia musi się ogrzać, musi się rozgrzać. I w momencie, kiedy zostaje nam sam żar, kiedy nie ma już tego dymu, dopiero wtedy wkładamy tam tę kiełbasę, żeby ona po prostu nie dostawała dymu, a jedynie to ciepło bijące z żaru. Podobnie jak z pieczeniem mięsa. Nigdy do zimnego pieca, tylko zawsze do ciepłego. Do nagrzanego. Tak. To jest ta sama metoda. My mamy wędzarnię u Ciebie elektryczną, prawda? Mam elektryczną i mam tradycyjną, opalaną drewnem, natomiast no dzisiaj racji tego, że nie mam tyle czasu, żeby stać przy zwykłej, wędzimy elektrykiem. I tutaj też podobnie, w momencie, kiedy wkładamy ten wsad jakby do wędzarni elektrycznej, do tej z generatorem dymu, również ją rozgrzewamy, ustawiamy powiedzmy temperaturę tam te 40 stopni. No minimum, ja myślę, że 50-60 nawet. Bez dymu, bez uruchamiania generatora, można do tego dodać też wiatrak, prawda, tak jak wspominałeś, który będzie tam jeszcze też nawiewał do tego, do środka, ogrzewał te wędzarnie i taką minimum godzinę do momentu, do którego ta kiełbasa od spodu dotknięta nie będzie całkowicie sucha. Znaczy to nie możemy mówić o czasie, bo to wszystko zależy od tego, jak duży jest ten wsad, jak duże kawałki. Tak. Po prostu sprawdzamy. Jeżeli już jest suchy, to dajemy dym. Może to być pół godziny, a równie dobrze może to być półtorej godziny. Może to być półtorej, okej. Okay. No tu... I Ty trzymasz w rękach coś, co służy do wędzenia. Może przejmę wiatrak, mamy Ty tutaj, podnieś, pokaż, co takiego mamy. Z rąbki, nie wiem, czy widać to w kamerze, widać. Z rąbki wędzarnicze,
którymi to, wędzimy. To wygląda mniej więcej tak. To są po prostu kawałki drewna, które drewna, bardzo cienko... Które są w maszynie jakieś tam no, przemielone, tak. Ja używam olchy i czereśni. W stosunku 1:1. Okej, okay. I co się z tym robi? Powiedz mi proszę, bo to się wkłada... nie pali, prawda? To... Nie, to wkładamy do dymogeneratora, tak? Mhm. Tam, okay. jest spirala podłączona do prądu, która podgrzewa te zrąbki i one się tlą. Okej, okay. I one w ten sposób dają dym? To się dym? Nie pali, tylko po prostu to się tli tak, to i one dają dym. To rozgrzane, tak jak tutaj Robert słusznie powiedział, rozgrzane daje nam dym. To musi być suche, to musi być bezwzględnie suche, dlatego one są specjalnie wysuszone. W momencie, kiedy używamy wędzarni takiej zwykłej, klasycznej, to drewno też powinno być prawda, okorowane, powinno być suche, nie powinno tam być jakiejś wilgoci. Świeżego takiego drewna nie powinniśmy dać, bo ona wtedy będzie no, kopciła, prawda? Ta para będzie się odkładała no, na wiadomo, tej kiełbasie. Że takie świeże drewno drewno ma dużo więcej wilgoci w sobie niż drewno sezonowane, tak. Którym powinno się palić. Minimum 2 lata. Mówią, że tak. Dwuletnie sezonowane drewno jest najlepsze do wędzenia. No, ta wilgoć jest nam niepotrzebna przy wędzeniu, dlatego że ona się potem osadza na wsadzie, na wędzonkach i po prostu taki efekt jest, jakby malował smołą. Tak, i one nie przyjmuje dymu, nie tak, są takie... One są okopcone wręcz, prawda? Tak. Tak, tak. To jest coś, czego raczej staramy się unikać. No to jest też niefajne dla zdrowia naszego, więc wędliny, tak jak zresztą mówisz, powinny być wędzone, a nie okopcone, czyli suche drewno, zrębki, dymogenerator lub też wędzarnia zwykła, klasyczna, w której po prostu kładziemy suche drewno, najlepiej też okorowane. Nie też polewamy tego wodą, właśnie, ani tak. innymi tak, płynami, tak, bo... Tak. Nie tworzymy wtedy dymu, tylko parę wodną, prawda? Tak, która jest właśnie. Nam niepotrzebna. No dobrze, słuchaj, to co? Idziemy rozgrzewać wędzarnię? Idziemy rozgrzewać wędzarnię, no, napełnimy dymogenerator i będziemy będzie się działo. Kiełbaskę. Będzie się działo. Ta kiełbasa, słuchajcie, tutaj widać, że ona już kilka godzin w tej wędzarni spędziła, zaczyna nabierać pięknego koloru. W międzyczasie też były obracane kije z jednej na drugą, tak, żeby tutaj te wszędzie dotarło. I zobaczcie, to jest to, co Robert mówił jeszcze wczoraj, że zastosowanie jakby tych pętek, takich, które są od razu pocięte, podzielone, daje nam to, że to wszystko tutaj pięknie, ładnie się mieści koło siebie równo. No, coś pięknego i ślinka mi cieknie. A teraz, moi drodzy, kiełbaska idzie do sparzenia. Ja to robię akurat w piecu. Natomiast w domowych warunkach śmiało możemy to sobie zrobić w garnku. Z tym, że woda do parzenia nie powinna przekraczać 75 stopni. I około 20-25 minut taką kiełbaskę sobie parzymy. My sobie nastawimy czas, bo mamy taką możliwość. I możemy się zająć czymś innym. Na przykład napić się dobrej kawy. Do zobaczenia za chwilę. Troszkę gorąco. No i nasze kiełbaski są już sparzone. Tylko trzeba mieć wyparzone ręce, żeby to teraz wziąć. A. Tak to wygląda, moi drodzy. No i tak, kiełbaski mamy sparzone i teraz musimy je troszeczkę zahartować, żeby przerwać gotowanie w środku, żeby kiełbaska nie była za sucha. No i mamy produkt finalny, także jest piękna kiełbaska. Słuchajcie, tak jak mówisz,
idealna do tego, żeby ją później komuś móc wręczyć. Taki pojedynczy tutaj, pojedyncze zawiązano pętko. Fajna rzecz prezentowa do tego, żeby komuś gdzieś przekazać. Ona jeszcze powinna sobie powiesić, ale by już nie daliśmy rady. Także już ją pokroiliśmy, już nawet degustowaliśmy poza kamerą, tak troszeczkę dosłownie na spróbę. No wyszło pysznie. Ja jeszcze nie próbowałem. Robert mówi, że jeszcze nie próbował, ale zaraz spróbuję. Także jak widzieliście, nie trzeba nie wiadomo ile czasu. Wystarczy trochę chęci, wystarczy trochę pracy do tego, żeby taką kiełbasę przygotować. W naszym przypadku z dzika i z jelenia. Możecie to zrobić sami, możecie odwiedzić tutaj Roberta, możecie przyjechać tutaj do Janek, do Zielonego Rykowiska, gdzie też pewnie takie kiełbasy i innych wyrobów z dziczyzny będziecie mogli skosztować. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami, że oglądaliście kolejny odcinek naszego projektu. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a my zajmujemy się kiełbasą. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, także życzymy Przemkowi szybkiego powrotu do zdrowia. Właśnie, Przemek, trzymamy kciuki, żebyś wyzdrowiał szybko. I co? Do zobaczenia. Kolejny odcinek. Dashboard. Tak, a ja będę jadł. Ty będziesz jadł? Ja będę jadł, tak. Na tym możesz mówić. Słuchajcie, chciałem jeszcze dodać to, o czym Krzysztof mówił, że taką kiełbaskę możemy komuś sprezentować. Jest to bardzo dobra forma promocji dziczyzny. Ktoś, kto nigdy nie jadł dziczyzny, może spróbować takich wyrobów z mięsa, które jest wolne od alergenów. To prawda? Super czyste mięso, tak? Bez żadnych antybiotyków. Te zwierzęta nigdy nie były karmione żadnymi paszami, antybiotykami, nie były sztucznie pasione. Żyją sobie na wolności, jedzą sobie to, co same wybierają, więc korzystajmy z tego wszyscy. Potwierdzam.